Zacheusz ma cztery cechy, które czynią go nie tylko jedną z najbardziej sympatycznych postaci opisanych w Ewangelii, ale też sprawiają, że jest to człowiek, który niewątpliwie, nie wiemy jak się jego życie później potoczyło, ale w tej scenie widać, że ma zadatki na wielkiego świętego. Przyjrzyjmy się tym czterem cechom. Jakie to są? Ciekawość po pierwsze, po drugie pokora, po trzecie refleks, a po czwarte radykalizm. Najpierw ta ciekawość. Zwróćcie uwagę, to jest człowiek, któremu się chce podążać za tym, czy pójść za tym, co go zaciekawiło. On jest ciekawy Chrystusa. Słyszał o nim pewnie jako o wielkim nauczycielu, być może słyszał o nim jako o Mesjaszu. Jest go po prostu ciekawy. I można było powiedzieć, no czemu się tu dziwić? Wielu ludzi było go ciekawych, wielu ludzi ciekawiła postać Chrystusa. To wcale nie jest takie oczywiste. Spokojnie Zacheusz mógł zajmować się swoimi sprawami, siedzieć w swoim urzędzie celnym, pilnować tego, żeby nic mu się przez ręce, żeby nikt mu się nie prześliznął bez płacenia podatku, a jeżeli nawet nie to, to mógł korzystać z tego, co zarobił, wydając to na przyjemności, po prostu organizując sobie dobre życie. Ale też człowiek, który zachował w sobie, mimo wszystko zachował w sobie ciekawość, on jest ciekawy Chrystusa. I to jest, muszę powiedzieć, pierwsza, jedna z takich piękniejszych chyba też cech, po których można rozpoznać żywą wiarę, albo u jej zalążka, albo u jej dojrzałości, że człowiek jest ciekawy Pana Boga. Zwróćcie uwagę, to naprawdę rzadko się w naszym życiu, mam wrażenie, zdarza, że pozwalamy, żeby ta ciekawość doszła do głosu w naszym życiu. Ile razy sobie zadajemy pytanie o to, jaki Pan Bóg jest i jesteśmy tym naprawdę zaciekawieni? Jeżeli nas coś ciekawi, to ewentualnie jakieś kwestie moralne, dlaczego Kościół tak, a nie inaczej naucza, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o ciekawość Boga. Tu chodzi o ciekawość Chrystusa, jaki On jest, dlaczego jest taki, a nie inny. Siostra Małgorzata Borkowska, mniszka benedyktyńska z opactwa w Żarnowcu, świetny naukowiec, świetny historyk, ale też jednocześnie bardzo mądra kobieta, bardzo, bardzo przenikliwy umysł, mówi, jak rozpoznać u zakonników, zakonnic, kapłanów, głównie tu mówię o kapłanach, jak rozpoznać, że wiara więdnie. Mówi w najprostszy sposób. Trzeba zadać pytanie, czy ten kapłan albo ten zakonnik jest ciekawy Pana Boga. I mówi, że to bardzo często widać, bardzo wcześnie, że gdzieś upadek zaczyna się nie od upadku moralnego, to zwykle już jest efekt, skutek, ale gdzieś kryzys, odejście zaczyna się od tego, że przestaje kogoś ciekawić Pan Bóg. Że taki ksiądz albo taki zakonnik ma dużo czasu na różnego rodzaju hobby albo interesy. Nie ma w tym nic złego, żeby, nie wiem, sklejał modele, jeździł na rowerze, uprawiał kulturystykę. Bardzo wszystko dobre. Ale jeżeli wśród tych wszystkich pasji nie ciekawi go Bóg, nie ciekawi go w taki sposób, że będzie czytał, myślał, starał się poznawać, to znaczy, że ta wiara gdzieś tam więdnie. Gdzieś tam więdnie. Jeżeli nie podleje się ją ciekawością, to ona prawdopodobnie już owocu nie wyda, jeżeli wyda, owoc będzie kwaśny. I to będzie raczej nie taki owoc, jaki byśmy chcieli, ale to dotyczy absolutnie nas wszystkich. Pytanie o ciekawość wiary. Czy mam w sobie ciekawość wiary? Muszę wam powiedzieć, że ja bardzo lubię prowadzić zajęcia z teologii dla osób świeckich tutaj w naszej szkole, którą prowadzimy przy klasztorze w Studium Dominikanum. A to jest niezwykłe, bo w soboty spotykamy się z ludźmi, którzy przychodzą, poświęcają swój czas, całą sobotę, bo są ciekawi Pana Boga. Po nic im to nie jest potrzebne. Nie dostaną za to papierka do awansu zawodowego, nie robią stopnia naukowego, nie muszą zaliczyć takiego, a nie innego wykładu. Nie. Po prostu z ciekawości przychodzą, żeby się dowiedzieć czegoś o Panu Bogu. To jest piękny znak żywej wiary, że jestem ciekawy Pana Boga. I Zacheusz jest.
On jest po prostu ciekawy Chrystusa. Warto sobie to pytanie dzisiaj zadać. Czy jest we mnie ciekawość rzeczy Bożych? Czy jest we mnie ciekawość Chrystusa? Ale druga cecha to oczywiście pokora. Na czym ona polega? Popatrzcie, miał wszystkie powody Zacheusz, żeby się nadymać i żeby nie pozwolić, żeby troszczyć się bardzo o to, żeby się nie stać śmiesznym, żeby się nie zbłaźnić. Mógł sobie myśleć tak, ludzie mnie nie lubią, bo jestem celnikiem. Nie szanują mnie, bo jestem kolaborantem rzymskim. Nie bez powodu złośliwy Łukasz mówi nam, że był małego wzrostu. To też nie dodaje dignitas, przynajmniej w naszym, wiecie, w naszym odbiorze, nie? Umówmy się. Wiemy, jak działają nasze kompleksy, realne albo urojone. Im więcej ich w sobie mamy, tym bardziej się nadymamy, tym bardziej groźni stajemy się, staramy się być. Zacheusz tego nie ma. On się nie boi być śmieszny. Włazi na tą sykomorę, próbując zobaczyć Chrystusa. Wie, że wszyscy będą na niego patrzyli ze śmiechem. Patrzcie, taki poważny, groźny celnik łazi po drzewach, bo jest za niski, żeby zobaczyć nad ramieniem moim czy twoim Chrystusa, który przechodzi. Moi drodzy, to jest znak pokory, bo pokory nie poznaje się po tym, jak nisko nosimy głowę. I co my o sobie mówimy? Pokorę najłatwiej poznać po tym, czy się nie boimy być śmieszni. A już taka heroiczna pokora, najłatwiej jest rozpoznać heroiczną pokorę po tym, że się sami z siebie potrafimy śmiać. To jest pokora. I popatrzcie, ile w naszym życiu przeszło nam koło nosa dobra, dlatego że się baliśmy być śmieszni. Chciałbym się z kimś pojednać. No ale traktujmy się poważnie. To ten ktoś powinien do mnie wyjść, a nie ja będę po raz nie wiem, który przepraszał albo się kajał. Chciałbym o coś zapytać, no ale boję się zbłaźnić, bo być może to jest oczywiste pytanie. Ile dobra w naszym życiu jest hamowane, bo się boimy być śmieszni? Odezwałbym się do kogoś, ciekawi mnie ten człowiek. Spytałbym się o coś, no ale to tak głupio trochę. To słynne głupio hamuje w naszym życiu często wiele dobrych impulsów. To głupio mi to często oznaka pychy. Boję się tego, że będę niepoważny, że będę śmieszny, że... No właśnie. Że będę nie taki koturnowy, jak chciałbym być. Zacheusz się tego nie boi i to jest naprawdę duża rzecz. Wie, jak ludzie na niego patrzą. Potrafi przekroczyć i ten wzrok ludzi, i swoje własne kompleksy, i wyleźć na te sykomory. Dlaczego? Bo chce zobaczyć. Bo chce zobaczyć. I to jest druga jego cecha, pokora. Trzecia jego cecha to refleks. Bardzo charakterystyczne. Jezus do niego mówi, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. A Zacheusz schodzi z pośpiechem i przyjął go rozradowany. Popatrzcie, tu wszędzie jest to prędko, to szybko, ten refleks. To się bardzo często będzie w Ewangelii powtarzało w różnych sytuacjach. Jak Pan Jezus będzie powoływał uczniów, to będzie powiedziane, że oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Bardzo będzie Pan Jezus ostrzegał przed odkładaniem na później, nawet z ważnych powodów. Bo kupiłem woły, bo kupiłem ziemię, bo mam... taką czy inną ważną rzecz do zrobienia i nie przyjdę na ucztę. Dlaczego Chrystus przed tym ostrzega? Bo wie, że wiele rzeczy w naszym życiu się nie realizuje, dobrych, natchnień Bożych, wielu nie chwytamy w naszym życiu, nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że je odkładamy na później. No tak, dobry pomysł, ale to nie dzisiaj, to jutro to zrobię. No tak, ale dzisiaj są niesprzyjające warunki. Tak, rzeczywiście, dobra myśl, ale to jutro. I Zacheusz mógłby powiedzieć tak samo Chrystusowi. Zacheuszu, zejdź, bo chcę w twoim domu dzisiaj zatrzymać się, spożyć posiłek. Zacheusz mógłby powiedzieć,
Panie Jezu, zapraszam, ale ja dzisiaj nie gotowy, może jutro. No muszę trochę ogarnąć, posprzątać. No i zakupy trzeba zrobić, nie? Chrystus zazwyczaj przychodzi nie w porę, jak złodziej. Sam mówi o Dniu Pańskim, przyjdzie jak złodziej. Rzeczywiście tak jest. To jest duża umiejętność duchowa, którą tak bym nazwał refleksem duchowym, żeby zareagować szybko na tą dobrą myśl, która nam przychodzi, na to Boże natchnienie, które do nas przychodzi. Bo wystarczy, że je odłożymy na za godzinę i często się nie zrealizuje. Jak go odłożymy na następny dzień, to na pewno się nie zrealizuje. Na pewno się nie zrealizuje. Refleks wiary. Umiejętność zareagowania szybko na Boże wezwanie, na Boże natchnienie. Duża rzecz. Ile dobrych pomysłów w naszym życiu niezrealizowanych. I ostatnia cecha Zacheusza. Popatrzcie, to jest naprawdę coś, kiedy on mówi: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Można byłoby sobie pomyśleć, że Zacheusz inaczej rozegra tę sytuację i powie, albo wykorzysta ją po to, żeby powiedzieć: popatrzcie, nie jestem taki zły, skoro rabbi również do mnie przyszedł. Mógł wykorzystać wizytę Jezusa do tego, żeby usprawiedliwić swoje życie. On wykorzystuje wizytę Jezusa nie po to, żeby się samemu usprawiedliwić, ale po to, żeby się nawrócić. I to realnie. No wiecie, tu już chodzi o pieniądze, to jest konkret, nie? To nie jest tak, że będę bardziej skupiony na modlitwie. Nie, to jest kwestia oddam poczwórnie. To już są koszty. Jak się chcemy nawrócić, to musimy być gotowi na koszty. Nie ma nic gorszego, niż nawracać się tak, żeby w naszym życiu się nic nie zmieniło. Nawrócenie, jak wszystko na tym świecie, co warte czegokolwiek, jest kosztowne. Moi drodzy, nie ma w tym świecie dobra, za które się nie płaci. Nie ma takich dóbr. Za wszystko musimy zapłacić. Nie chodzi mi o to, że finansami, ale pewną ofiarnością, gotowością do zmiany. Myślę, że często tak jest w naszym życiu, że chętnie byśmy Pana Jezusa przyjęli, ale już nic nie zmieniali. Chcielibyśmy tak bardzo Go przyjąć, żeby nic nie zmieniać, żeby się poczuć dobrze, ale żeby nic nie zmieniać. Zacheusz tę zdolność ma, żeby powiedzieć: faktycznie połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Pewnie bolało. Pewnie bolało, kosztowało. Ale nie da się bezkosztowo sięgać po rzeczy dobre. Nie da się bezkosztowo sięgać po to, co najważniejsze. Te cztery cechy Zacheusza, które naprawdę sprawiają, że go lubimy, ale które sprawiają też to, że go Pan Bóg lubi. Warto też w sobie odnaleźć ciekawość, pokorę, refleks i ten właśnie radykalizm nawrócenia. Że się nie boję płacić za to, co dobre w moim życiu. I wiem, że tak, jeżeli coś jest dobre, to musi kosztować. Nawrócenie musi kosztować. Warto się dzisiaj za Jego wstawiennictwem pomodlić o to, abyśmy te cechy mieli, bo one czynią nas miłymi Panu Bogu. Złóżmy wyznanie wiary.